Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft klasycznie. Jak widzicie, ogarnąłem lagi. Znaczy to klatkowanie. Już wam podpowiadam, wszyscy moi drodzy widzowie, którzy chcielibyście sobie pograć w Minecrafta na 1.8 bez lagów. Wystarczy ściągnąć Jawę 8. I nagle wszystko zaczyna działać. Można, bo ja wcześniej na Jawie 7 miałem jakiś błąd, próbując wpisać więcej niż 1 giga, które było standardowe, przypisane 1 giga RAMu do Minecrafta, to no, wywalało mi grę i nie dało się w ten sposób grać. A tutaj już mogę przypisać sobie 4 giga RAMu, sobie przypisałem, no i wszystko zaczęło tutaj płynnie chodzić, znacznie płynnie. No może nie ma jeszcze takiego idealnego szału, ale jest fajnie. Widzicie? Tam mam nowy budynek, zaraz wam go pokażę. Tak, tak, tak. O Jezus Maria, na co nie wyobrażacie, ile czasu zajęło mi wybudowanie tego budynku. Ile musiałem się nazabijać... No dobra, już wam powiem, nazabijać krów. Czyli już chyba możecie się domyślić, co to jest. To je on. Tutaj patrzcie, bo musiałem trzcinę zbierać. Tak, trzcina, czyli papier. I krowy, czyli skóry. Daje nam razem tam tadadam, bibliotekę. No już nie wspominając o Enchantment Table w zasadzie. Gdzie musiałem zrobić najpierw kilo diaksowy, musiałem trochę diaksów zdobyć. No i tych szafeczek, to zobaczcie, ile tego jest. O Jezu, tyle wam powiem, ile czasu zbierałem tego. Bo w ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, przepraszam, ale tak dawno to nagrywałem, że już nie pamiętam, chyba spotkałem po drodze krowy i świnie, to było w tamtym kierunku. I stamtąd przyprowadziłem tego tałatajstwa, zobaczcie ile. Znaczy no, przyprowadziłem sobie po 2 sztuki, ale już narozmnażałem. Idę stąd, bo tu huk. W następnym odcinku zrobię sobie zagrodę. Taką już profesjonalną zagrodę. Co ja narobiłem najlepszego? Kolejną rzeczą, którą ogarnąłem, to jest... Miałem tutaj do tej pory... ta ziemia zamieniała, zatrawowywała się ciągle. Czego bym nie próbował, to z powrotem była trawskiem. I... Znalazłem coś pięknego w 1.8, jak utwardzona ziemia, która się tą trawą nie zarastać nie może. Utwardzoną ziemię robi się bardzo prosto, to jest połączenie dirta i żwiru. I mamy utwardzoną ziemię. Jeszcze wam pokażę, bo zrobiłem też, odłożę tylko syfidol. Tak. Nie, to wróci. Praktycznie co odcinek muszę sobie robić nowe narzędzia, bo zużywam je. A tu jeszcze zostały mi jakieś syfidole. Tak, marchewa, właśnie, bo marchewy mi były potrzebne, musiałem, no właśnie, a propos, wyobraźcie sobie, że zanim, co ja robię, zanim poszedłem po całe to tałatajstwo, czyli po zacznie, ale w ogóle tam zabijałem krów, no nieważne, to też tu. Zanim poszedłem po świnie na przykład, potrzebowałem mieć marchewki. Więc najpierw wchodziłem i zabijałem zombiaki. A, nie będę się chwalił. Dużo czasu mi zajęło, żeby doprowadzić to do tego stanu. To jest, jednak nie jest serwer. Tutaj nie można rzeczy kupić. Tak, i jak widzieliście, albo nie widzieliście, zaraz jeszcze raz pokażę. Zrobiłem w bibliotece Jack o Lanterny, bo znalazłem nasionka dyni. Jak miło, bo dynie ponoć są dużo rzadsze niż... diamenty na mapie. Tylko łatwiej je trochę znaleźć, bo jednak są na powierzchni i wiecie, nie? To tak... Tak, zrobiłem sobie tam ścieżynkę, żeby... no, mieć tą ścieżkę tak do biblioteki, a i tak chodzę jakimiś takimi dzikimi... parkurowymi tymi... O! Tutaj widzicie? Jack o Lanterny wiszą tak sobie w powietrzu, czyli to jest magiczna w ogóle biblioteka. A i tak zastanawiałem się, czy by sobie czegoś takiego też nie machnąć w domku. Piszcie mi w komentarzach, co wy na to.
Może wam się taki pomysł spodoba. Idę wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Zrobiłem też dróżkę do mojego kościółka. Kościółka jeszcze ciągle nie udekorowałem, bo po prostu nie miałem czasu i materiałów. Ale w następnym odcinku już się postaram udekorować. Zastanawia mnie ciągle... Chlebki, chlebki, chlebki. Ładnie to zaczyna wyglądać. Słuchajcie, zwiększę sobie render distance, bo teraz to wszystko jedno w zasadzie. No nie no, 32 czanki to może bez przesady. Może... Wow! Tak. 1,8, moi drodzy. Widzieliście to? Ale jazda. To się nazywa X-Ray. No to polecam w takim razie... no super! O! Ej, to jest dobre disco. Słuchajcie, bo to są jaja, bo jeżeli to ktoś opatentuje, to będzie miał X-Raya w oczach na każdym serwerze. Jak tylko zrobią to dalej jeszcze nic. No nie no. Maniana, normalnie szok. Istna szokowirówka. Ile mogę mieć czanków, żeby było dobrze? Patrzcie, ale jaja! Dobra, bo mi się zaraz zbaguje zupełnie ta gra. Tragedia! Tragedia! Taka piękna tragedia. Zastanawiałem się, nad czym ja się zastanawiałem. Czy w 1.8 przypadkiem biom dżunglowy istnieje, czy nie? Bo przeszukałem, uwierzcie mi, naprawdę kawał terenu. I G tam znalazłem. G w różowym papierku. Tutaj przy okazji sobie znalazłem takie fajne jaskinki. One są... tutaj gdzieś było zejście niżej. O, to tędy było. Nie są właśnie, nie są za głębokie. Ale stwierdziłem, że tutaj można zacząć kopać następnym razem. I tak też uczynię. Chociaż nie wiem, czy wy na odcinku będziecie chcieli zobaczyć, jak ja kopię, bo to... Chyba jest dość nudne. Bardziej chyba chodzi o budowanie szkół i rozbudowywanie takich, wiecie, fajnych budyneczków. Bo ja tu chcę stworzyć taką całą wioskę. Oczywiście NPC muszę znaleźć, co też jest, będzie totalnym hardkorem, bo... No bo będzie hardkorem, co tu dużo ukrywać. To jest single player. Tutaj nie ma home, tu nie ma TP, tu nie można sobie kupić jajek. Tu generalnie niewiele rzeczy sobie można samemu. Wszystko trzeba na piechotkę. Co do minimapy, mam nadzieję, bo jeszcze ciągle nie znalazłem, chociaż może już istnieje. Nie mam ciągle minimapki, ale to będzie jedyny mod, który będę chciał tutaj wgrać, bo ja już jestem takim minecraftowym mieszczuchem. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. No już się tak przyzwyczaiłem do tych serwerów, do ułatwień na serwerach, do home'a, że no muszę to mieć. Po prostu muszę to mieć, bo się pochlastam. O, jeszcze jakaś krówka się zachowała tutaj. Dwie krówki. Dwie krówki pod samym nosem, a ja dygałem z tymi cholernymi krowami aż tam... No nie. Ta gra sobie po prostu ze mnie robi jaja. Tak w skrócie, rzecz ujmując. Będę musiał sobie zrobić tutaj, właśnie się zastanawiam, czy to zrobić mob grinder, czy zrobić, czy znaleźć ekspiarkę. Na pewno ekspiarkę będę chciał znaleźć, bo mi się przyda. Ale grinder chyba też by się przydał, chociażby do tego, żeby były kości, bo kości mi są strasznie potrzebne do fertylizowania. Mówię, tą zagrodę będę chciał przenieść, no właśnie jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Może tu sobie wybuduję tą zagrodę po prostu. Tak obok młyna. Coś nie, no zagroda obok młyna. Trochę lipa, nie? Lepiej sobie zrobić jakąś mini taką stajenko, jak to się nazywa? Barn. Oborę. I zrobię ją na przykład tutaj. Tu jest ładne miejsce. No, taki w miarę prosty kawałek terenu. Tak, mój kobel z ostatniego odcinka. A to tutaj pod spodem... A nie, dobra, dziura jest zakopana.
Tak też uczynię. Chcę też wybudować kolejkę do najbliższych biomów zimowych, bo będę potrzebował też trochę śniegu. Ale to zobaczycie później. Na pewno będę chciał tutaj zrobić naprawdę fajową, szałową wręcz wioseczkę. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym. Może na przykład możecie na moim fanpage'u opublikować jakieś ciekawe projekty, które sami zrobicie. Ewentualnie na sześciennym globie mi pokazywać coś, co mogłoby przypominać styl, w którym buduję, bo widzicie, no to jest jakiś tam... Cały czas staram się trzymać jednego stylu. O kurczę, nie wybudowałem, znaczy nie postawiłem sztandarów na bibliotece. No jestem okrutny. W następnym odcinku postawię, obiecuję, poprawię się. A na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Podpowiadajcie mi, co mam tutaj dalej robić. Pamiętajcie też, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się, nienawidzę creeperów. Cześć!